Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałabym zająć się tematem braku apologii w naszym społeczeństwie, w naszym kościele. Co ja rozumiem przez apologię? Obronę wiary. Są ludzie, którzy głoszą błędy, począwszy od Świadków Jehowy, a skończywszy na różnych sektach i różnych oszołomach, jak ja ich nazywam, że w końcu katolik przeciętny, który nie jest dobrze przygotowany do spotkania z tymi ludźmi, żeby umiał argumentować, bronić swojej wiary, zostaje zdezorientowany. I dla mnie to jest bardzo ważne, że w tej chwili najwięcej takich fałszerstw jest dotyczących Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej. Zarówno Świadki Jehowy, jak i protestanci zarzucają nam zbyt wielki kult maryjny, a poza tym nawet wręcz zaprzeczają jej niepokalanemu poczęciu, zaprzeczają jej dziewiczemu macierzyństwu, jej jakby pośrednictwie pomiędzy nami a Chrystusem. Bo oczywiście jedynym jest pośrednik, prawda, Jezus Chrystus, ale teraz pośredniczką do Jezusa Chrystusa jest Jego Matka i to bardzo skuteczną pośredniczką. Mamy tego bardzo jasne dowody. I tu chciałabym dać taki przykład właśnie sprawy apologii. Jeżeli ktoś zarzuca katolikowi, że wierzy w niepokalane poczęcie, że Maria była od początku bez grzechu pierworodnego poczęta. I teraz ktoś wyśmiewa to. Jakie mamy argumenty? Ktoś powie, no ja wierzę, bo tak mnie rodzice uczyli i tak Kościół uczy, ja w to wierzę, że taka jest prawda. Ale teraz na jakiej podstawie Kościół uczy, na jakiej podstawie rodzice uczą, na jakiej podstawie w ogóle ten dogmat się ukazał? I tu oczywiście mamy dowód jeden. Anioł mówi do Matki Bożej, do Maryi, mówi łaski pełna, czyli bez grzechu, bo jakby miała grzech pierwotny, to nie byłoby pełni łaski. Ale teraz protestanci sobie przetłumaczyli niby z greckiego i teraz przeciętny katolik nie wie, bo nie ma tego znajomości tego greckiego. I tam protestanci sobie napisali, anioł mówi, bądź pozdrowiona, uprzywilejowana, bądź pozdrowiona, obdarzona łaską, że poczniesz syna. Czyli chodzi o tą jedną łaskę, że pocznie syna, a nie łaski pełna. I teraz tradycja od początku Kościoła, począwszy od czasów apostolskich, utrzymywała pozdrowienie anioła jako zdanie bądź pozdrowiona, łaski pełna. A teraz, jeżeli ktoś jeszcze nie chce się zgodzić z tym, że faktycznie tam jest słowo pełna łaski, to drugi argument mamy, logika. Jeżeli ta dziewica miała stać się matką samego Boga i teraz tenże Bóg, zanim stał się dorosłym człowiekiem, tenże Bóg w jej łonie rozwijał swoje ciało. Tam się rozwijało jego ciało, zanim się urodził. Tenże Bóg nie mógł przyjść w łono matki, która byłaby podległa szatanowi. Bo grzech pierworodny jest dowód, że szatan ma władzę. Tam, gdzie jest grzech, prawda? Więc jeżeli by ta kobieta była pod władzą szatana, to Bóg, który wewnątrz jej ciała wzrastał, zanim się urodził, podlegałby pod władzę szatana. I godność Boga nie mogła na to pozwolić, żeby Bóg choćby przez te 9 miesięcy był pod władzą szatana. I dlatego Bóg obdarzył ją łaską uświęcającą, zanim się urodziła. Maria została poczęta w stanie łaski uświęcającej. Rozwijała się
i wzrastała i nie popełniała grzechu w ciągu życia. Łaski pełna. I dlatego to jest jeden przykład taki, jak właśnie katolik powinien umieć argumentować, na jakiej podstawie wierzy, że Maria, Matka Jezusa, była bez grzechu pierworodnego poczęta. Jakie ma na to dowody? I ja tutaj chciałabym zaapelować, czy zwrócić się do katechetów, zwłaszcza księży, czy kaznodziejów, czy rekolekcjonistów, żeby po prostu przy spotkaniach, czy to będzie homilia, czy to będzie dyskusja, ale właśnie zwrócić uwagę na szerzące się błędy i umiejętne odpieranie tych błędów, negowanie fałszu, żeby każdy katolik był zdolny uzasadnić swoją wiarę, udowodnić prawdziwość swojej wiary. I tak jak na przykład ja bardzo byłam zaskoczona, kiedy mi ktoś z kleryków powiedział, że w seminarium nawet nie mają apologetyki. Apologetyki nie mają, czyli w seminarium nie uczą się, jak bronić wiary. A proszę zwrócić uwagę, jak pisze święty Tomasz z Akwinu. Weźcie każdy jego traktat. On zaczyna od apologii. Zaczyna tak, gdyby prawdą było to i to, to by było tak i tak. A ponieważ tak nie jest, to w takim razie to nie jest prawdą. Właśnie każdy traktat w zasadzie, no źle mówię, że może każdy, może nie całkiem każdy, ale właśnie podstawowe jego traktaty są bardzo apologetyczne. Zaczyna argumentami apologetycznymi i udowadnia później prawdziwość objawionej wiary, którą reprezentuje. I z drugiej strony jeszcze chciałabym tu zwrócić uwagę na modne dzisiaj dialogi. Właśnie dialog uważam, że powinien być apologetyczny. Tu nie chodzi o to, żeby to była, prawda, jakaś kłótnia, czy sprzeczka, czy ubliżanie sobie, ale szukanie prawdy. Teraz jeżeli rozmawiam, na przykład rozmawiam na misjach z wyznawcą hinduizmu. Teraz tenże hinduista wierzy, bo tak ma napisane w Wedach, że dźwięk, słowo om wpłynęło na to, że odwieczna energia się rozszczepiła. 1/4 tej energii się rozszczepiła na różne rodzaje energii i te różne rodzaje energii się zmaterializowały i powstał świat materialny. I teraz ktoś powie, proszę bardzo, na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było słowo. Jakie ta sama nauka? Owszem, ja mogę w rozmowie z tym wyznawcą hinduizmu rozpocząć od tematu jak gdyby podobnego. Słowo i tu słowo. Ale teraz przechodzę dalej w tej rozmowie, że jego słowo dotyczy dźwięku, bo jest mowa o dźwięku i ten dźwięk wprowadził w ruch, a moje słowo, logos, dotyczy treści. I teraz przechodzę do dialogu, jak ten człowiek, mój rozmówca, przyjmie, że przecież jeżeli to ma być słowo Boga, to nie może być tylko dźwięk bez treści. Więc logiczniejsze jest, że słowo Boga niesie treść. Nie tyle dźwięk jest ważny, ile treść. Ja proponuję w ten sposób właśnie dialogi międzywyznaniowe, bo u nas moda jest na dialogi, zwłaszcza między chrześcijanami różnych ugrupowań, ale katolik otwiera się, żeby w ogóle zaakceptować wszystko, co ten mój rozmówca mówi, ale tamten, jak weźmy protestantów, jak weźmy Świadków Jehowy, ani o krok nie jest nastawiony, żeby no rzeczywiście zastanowić się, czy my nie mamy racji. Ani krok. Twardo recytuje swoje, a jeżeli już nie ma odpowiedzi, to przechodzi do następnego tematu. Właśnie nie jest otwarty na przyjęcie
prawdy, którą ja dysponuję. I dlatego bardzo te dialogi, jakie są prowadzone, są jednostronne, nieobiektywne. Są, ja to nazywam takie zaloty katolików w kierunku innych wyznań, a nie szczere szukanie wzajemnego, wzajemnie prawdy. I jeżeli chodzi o dialogi międzywyznaniowe, tu przede wszystkim wymagana jest uczciwość, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jeżeli ja na przykład rozmawiam z wyznawcą hinduizmu i on wierzy, że się wiele razy umiera, rodzi, umiera, jeszcze raz się wciela, jeszcze raz umiera. No a teraz ja mam napisane w Piśmie Świętym, postanowiono ludziom raz umrzeć. Więc albo się raz umiera, albo się wiele razy umiera. I nie można powiedzieć tak, jak powszechnie w Polsce mówią, każda religia uczy prawdy, każda religia do Boga prowadzi. No jak można powiedzieć, że uczy prawdy każda religia, jeżeli są zdania sprzeczne ze zdaniami naszej religii? Nie może być dwa sprzeczne zdania, nie mogą być jednocześnie prawdziwe. To już logika mówi. I dlatego uczciwie powinniśmy rzeczywiście teraz dążyć do prawdziwej apologetyki, prawdziwej ewangelizacji i radzę wszystkim, którzy nie są jeszcze przygotowani do szczerych dialogów, ponieważ do tej pory, może źle mówię do tej pory, bo w zasadzie już od lat 90. można było publikować, drukować różne dzieła, ale przez całe dziesięciolecia nie wolno było drukować dogmatyki, mistyki, historii Kościoła, podstawowe. I teraz ludzie w poprzednim systemie wychowani to dzisiaj są rodzicami, prawda? I ci ludzie chodzili do Kościoła owszem, kazania słuchali owszem, ale kaznodzieje, którzy byli bardzo dogmatyczni, byli eliminowani. To nie tylko ksiądz Popiełuszko zginął. Zginęło cały szereg księży w różny sposób, tajny. I księża właśnie jakby znów ostrożnie kazania głosili, żeby się nie narazić, prawda, przeciwnikom. I dlatego brakuje pewnemu pokoleniu Polaków, brakuje dogłębnej wiedzy o dogmatach katolickich, dogłębnej wiedzy o mistyce, czyli o drodze do świętości, mistyka. I dogłębnej wiedzy o historii Kościoła. Powtarza się slogany o inkwizycji, czy tam czarownicach, to są slogany. Jak weźmiemy rzeczywiście historyczne fakty, dowody na to, co system poprzedni głosił, to się okazuje, że to była po prostu propaganda i fałszerstwa na każdym kroku. I teraz najwyższy czas, żeby zapoznać się z prawdziwą historią Kościoła i zapoznać się z dogmatami katolickimi, argumenty mieć, na jakiej podstawie te dogmaty zostały określone. Najwyższy czas zapoznać się z mistyką, bo to, co się dzieje na różnych medytacjach, jogach, zenach i innych medytacjach transcendentalnych, to groza, to zgroza. I potem, owszem, bardziej odporni ludzie, czy bardziej ostrożni, mniej są poszkodowani, ale są tacy, którzy zaufają całkowicie, otwierają się całkowicie na mistrza, który dane medytacje prowadzi i są wyprowadzani na bocznicę z mistyki chrześcijańskiej, czyli z drogi do Boga, z drogi do świętości, wyprowadzani są na drogę egoizmu, koncentracji na własnych energiach i własnych zdolnościach i na sobie samym. Aż w końcu się niektórzy poczują, że oni są rzeczywiście cudotwórcami, oni są bogami. I tak wyprowadzani zostaną z drogi do Boga. No daj Boże, żeby jeszcze mieli siłę wrócić. Daj Boże, żeby ktoś im pomógł. Bo ja znam cały szereg ludzi, którym no,
trudno jest ich ratować. Na przykład dziewczyna, która poprzez jogę, w przekonaniu, że udoskonali się duchowo, doszła do stanów paranormalnych. Owszem, mówi, że potrafiła czytać cudze myśli, że potrafiła rozpoznawać, jakie ktoś ma choroby, dajmy na to kamienie w wątrobie czy w nerkach, ale stało się tak, że po jakimś czasie straciła możliwość pełnego snu, relaksu, zaczęła się budzić w nocy, jakieś koszmary, jakieś sny. I teraz ona do mnie dzwoni, ratunku prosi, bo twierdzi, że jakieś lodowate ręce ją dotykają w nocy, jak śpi, że się budzi. Twierdzi, że ten mistrz, który ona ćwiczyła jogę u niego, że on się przyssał do niej. Ja nie wiem, co znaczy przyssać się. Ona mi takie zdanie mówi. Teraz jak rozumieć, że mistrz, który ćwiczył z nią, że on się przyssał? I ona twierdzi, że mistrz daleko mieszka, setki kilometrów, ale się przyssał do niej, że wysysa jej siłę. Ona tak twierdzi. Ja tego nie znam, ja tego mechanizmu nie znam. Ja tylko wiem, że poprzez pewne techniki, zmianę oddechu, poprzez zmianę diety, poprzez ograniczenia snu, poprzez mantrę, powtarzanie rytmiczne, tłumi się korę mózgową i że zmiana zachodzi biochemii we krwi. Jeżeli zmienię oddychanie, zmienia się równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie, zmienia się współczynnik kwasowości we krwi, tak zwane pH. I jeżeli pH spada, już we krwi następują zmiany, proporcje potasu, fosforu, magnezu, zachodzi cały szereg zmian chemicznych we krwi. I w odwrotnym kierunku te zmiany chemiczne dochodzą, jeżeli pH się podnosi, ale też zmiany chemiczne. Pod wpływem zmian chemicznych mózg zmienia swoje funkcjonowanie. Tak jak pod wpływem narkotyku, jak pod wpływem alkoholu. To jest też przecież chemiczny związek, alkohol czy narkotyk, też chemiczny związek. Ale tenże chemiczny związek wpływa na działanie komórki w mózgu i ta komórka patologicznie działa. I człowiek ma takie czy inne efekty i takie czy inne stany później psychiczne. I teraz jak tej dziewczynie pomóc? Ja odsyłałam ją do psychiatry i do egzorcysty. Bo naprawdę, jak chodzi o wieloletnie ćwiczenia, mogły zajść pewne zmiany w konstrukcji fizjologicznej, i mogły zajść zmiany w stanie duchowym tej osoby. I uważam, że tutaj tylko egzorcysta może rozeznać, dokąd jego tam jest działka, dokąd on może pomóc, a dokąd czy odkąd powinien interweniować już psychiatra, czy lekarz, który by wprowadził jakąś równowagę w organizmie, prawidłowe funkcjonowanie mózgu i całego systemu nerwowego. Więc właśnie wracam do problemu apologetyki. Apologetyka dotycząca mistyki jest ogromnie ważna i uważam, że żadne medytacje wschodu, buddyjskie, indyjskie, proszę zwrócić się do mistyków klasyków. Polecam dzieła świętego Jana od Krzyża, Drogę na Górę Karmel. Polecam świętej Teresy, może twierdza wewnętrzna jest bardziej trudna, ale Droga do doskonałości. Kobieta pisze do prostych swoich zakonnic. Ja mówię prostych w sensie, że to nie były kursy jakieś teologiczne, ale jak zostać świętym. Jak się udoskonalić, jak podobać się Bogu, jak służyć Bogu, jak zostać świętym, bo to jest cel naszego życia. I tak samo, jeżeli weźmiemy taką mistyczkę, świętą Katarzynę ze Sieny, która też była analfabetką i to, co ona mówiła, jej spowiednik zapisywał. I weźmy świętej Katarzyny listy, dialogi i wróćmy do klasyków.
weźmy świętego Salezego, weźmy świętych, którzy uczyli, jak żyć doskonale, jak służyć Bogu, jak pełnić Jego wolę, jak rozpoznać Bożą wolę. Bardzo się niepokoję o duchowość Polaków, a bardzo wierzę, że Pan Bóg Polaków wykorzysta do rozpowszechniania Ewangelii w świecie. Tylko musimy rzeczywiście wrócić do korzenia chrześcijaństwa, do czasów apostolskich, do doktorów i Kościoła, do ojców Kościoła, do dokumentów Kościoła. Mamy ich bardzo dużo. Można czytać i świętego Augustyna, Tomasza z Akwinu, prawda? I ubogacimy się intelektualnie i duchowo, bez jakichś tam tylko podnieceń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.